Pytanie na śniadanie to jest dla mnie zupełnie nowe zawodowe wyzwanie, ponieważ do tej pory nie pracowałam w duecie, w programie na żywo, który trwa tyle godzin, kiedy dochodzi do tylu spotkań z innymi ludźmi, tylu wywiadów, czasem sytuacji nieoczekiwanych, więc dla dotychczasowej singielki zawodowej było to wyzwanie. Ale uzupełniamy się coraz bardziej, coraz mocniej wspieramy, uczymy się siebie nawzajem, więc jest po prostu genialnie już w tej chwili. Ale w duecie chyba łatwiej jest. Czy w duecie jest łatwiej? Na pewno jest weselej, na pewno jest radośniej. Mamy oboje bardzo podobne poczucie humoru, więc śmiejemy się z tych samych rzeczy. Śmiejemy się też z siebie wzajemnie i z siebie po prostu. Uwielbiamy poranki, uwielbiamy ludzi, no ale oczywiście no to są techniczne rzeczy, których trzeba się nauczyć wzajemnie, bo jesteśmy dwojgiem ludzi o różnych osobowościach i te osobowości się zderzyły i muszą się siebie po prostu nauczyć, ale to się dzieje. W pytaniu na śniadanie są zespoły wydawców i podwydawców i każdy zespół pracuje po prostu przez tydzień na program, który odbywa się jednego dnia w konkretny poranek. No i my oczywiście też współpracujemy z wydawcami, słuchamy ich pomysłów, mamy swoje pomysły, ale już to, co się wydarzy w trakcie programu, jest nie do zaplanowania, bo tam się dzieją rzeczy niezwykłe, spontaniczne i takie, wynikające z potrzeby chwili. Wielu widzów kojarzy Ciebie z programami informacyjnymi. Teraz od jakiegoś czasu jest lifestyle, troszeczkę inna forma. Pytanie na śniadanie teraz. Która forma jest Tobie bliższa w tym momencie? Kiedy się zastanowię nad programem Pytanie na śniadanie i sama sobie odpowiem na pytanie, czy to mi daje radość, to odpowiadam zdecydowanie, że tak. Pytanie na śniadanie daje mi mnóstwo radości. Spotkania z ludźmi to jest ogromna serdeczność, to jest uczenie się od siebie, ale też rozwijanie, dowiadywanie się codziennie czegoś na nowo. Więc kiedy pyta mnie pani, czy ja zatęskniłam za swoim dawnym zawodowym życiem, myślałam, że tak będzie, ale nie tęsknię za polityką, nawet przez sekundę nie zatęskniłam.